Nazywam się Kasia Dulnik, w Polonii grałam przez 14 sezonów, zawsze z numerem 15 na koszulce, a mam 177 cm wzrostu. Najlepiej czułam się na pozycji numer 3. W Polonii debiutowałam w 1986 roku. Dla mnie to było niesamowite wydarzenie, dlatego że rok wcześniej chodziłam na mecze Polonii z moją mamą. Siadałyśmy na tych drewnianych krzesełkach, które tam były. I oglądałam zawodniczki, które dla mnie były inspiracją. Ja nawet nie marzyłam o tym, że będę z nimi grała. Ja chodziłam po to, żeby się nauczyć, jak grać w koszykówkę. To był zespół, który spadł z ekstraklasy, gdzie Maciek Starowicz był trenerem, gdzie było pełno wspaniałych zawodniczek i gwiazd. No i okazało się, że po spadku z ekstraklasy ja zostałam zaproszona do gry w Polonii i dosłownie po paru miesiącach założyłam koszulkę Polonii i stałam się częścią moich marzeń. Polonia nigdy nie była bogatym klubem walczącym, ja przynajmniej za moich czasów na pewno, walczącym o medale. Natomiast zawsze byłyśmy klubem z charakterem, byłyśmy zespołem z charakterem, zawsze tworzyłyśmy zespół taki, którego każdy się obawiał, zwłaszcza na tym naszym terenie, w tym naszym kurniku na Konwiktorskiej. Gdy trafiłam do Polonii, trafiłam do zespołu, który składał się w dużej mierze z młodych zawodniczek, ale były też takie zawodniczki jak Danka Kopeć, Ola Kowalik, Ewa Strejmer, która wróciła po ciąży, czy Agnieszka Dzioba. I to były zawodniczki, które stanowiły o trzonie tego zespołu i dla mnie były wciąż tymi postaciami takimi ponad w ogóle miarę. Pochodzę z rodziny o koszykarskich tradycjach. Moja mama Halina Bajer-Kruszczyńska grała w koszykówkę razem z mojego taty siostrą Romualdą Gruszczyńską-Olesiewicz. One grały razem w reprezentacji, grały razem nawet na AWF-ie w Warszawie, to jest AZS AWF Warszawa. No i z tych pierwszych lat na Polonii pamiętam, jak woziłam je obydwie maluchem na mecze i później je odwoziłam z powrotem. Jadąc na mecz, to jeszcze mnie troszkę oszczędzały. Natomiast jak wsiadałyśmy do samochodu i je rozwoziłam na Żoliborz, to one wtedy wypalały po 5 papierosów i wytykały mi każdy najmniejszy błąd, jaki zrobiłam w trakcie meczu. Pamiętam sezon, kiedy nastąpiła zmiana mody. Już nie grałyśmy w bardzo długich spodenkach. W tych krótkich spodenkach takich, tylko zaczęłyśmy grać w długich. No i wtedy był bunt kibiców. Powiedzieli, że nie będą przychodzić na mecze, jak będziemy grały w tych gaciach obrzydliwych. No ale już sprzęt był kupiony, nikt nie miał na to wpływu, ale to było miłe. Po meczach wyjazdowych autokar nie podjeżdżał tutaj na Konwiktorską, tylko podjeżdżał na Broniewskiego pod mieszkanie, w którym mieszkaliśmy. I tam już panowie nasi przygotowywali imprezę i my wchodziłyśmy po prostu na imprezę. Także to była taka polonijna tradycja. To świadczy o tym, jakim byłyśmy zespołem. I myślę, że czasami warto jest właśnie dać trochę wolności jakiejś grupie po to, żeby ta grupa była razem. Bo też należy pamiętać, że my zawsze walczyłyśmy, tak? To nie było tak, że my byłyśmy zespołem imprezującym wtedy, kiedy trzeba było pracować, tylko wtedy, kiedy trzeba było pracować, to naprawdę trenowałyśmy i pracowałyśmy, a kiedy był czas na zabawę, no to się bawiłyśmy. Po sezonie 94-95, gdy zajęłyśmy z Polonią 10. miejsce w Ekstraklasie, zostałam wybrana najlepszą zawodniczką. No oczywiście zaskoczenie było wielkie, bo no zazwyczaj takie trofea zdobywają zawodnicy czy zawodniczki, które zdobywają Mistrzostwo Polskie, a nie gdzieś tam z dołu tabeli, tak jak w moim wypadku było. No dla mnie to było w ogóle wielkie, wielkie wydarzenie. Pamiętam, jak jechaliśmy na ten mecz z Gwiazd z Adamem. Pamiętam, jak Marek, świętej pamięci już Marek Sobczyński, wyprzedził nas swoim super samochodem, bo też jechał na ten mecz, więc my tam też mieliśmy jakieś niezłe autko, ale no, bez szans. No w ogóle była przemiła atmosfera na tym meczu. Dla mnie wyróżnienie olbrzymie, nawet mam gdzieś złamaną co prawda, ale mam taką tabliczkę, dostałam oprócz telewizora Curtis, dostałam taką tabliczkę, w której jest napisane
właśnie to wyróżnienie. Ale też pamiętam, że na przykład na tym meczu chyba dwie tablice poszły, mecz gwiazd, bo to chłopcy grali mecz gwiazd, więc dwie tablice zostały rozbite przy wsadach. I chyba trzecia była ostatnia i się udało dograć ten mecz do końca. No oczywiście są jeszcze takie wyróżnienia, które ja bardzo, bardzo sobie cenię, to są najlepiej zbierających, tak? Widzę. Bo to też jest przy moim bardzo średnim wzroście, to jest spore wyróżnienie. Ja chyba dwa razy zostałam wybrana najlepiej zbierającą w lidze. No to słuchajcie, no to po prostu jest wielka frajda, jak można zabrać piłkę komuś, kto jest dużo wyższy od ciebie. I także pamiętam nawet jak na Polonii, jak miałyśmy treningi też z trenerem Ziółkowskim, miałyśmy takie ćwiczenie, gdzie jeżeli obrona zebrała piłkę, to biegła na drugi kosz i już po kilku minutach mówi: nie możesz zbierać tej piłki teraz, bo mi psujesz ćwiczenie. Nigdy nie spodziewałam się, że rok 99 będzie taki ciekawy i obfity w moc wydarzeń dla mnie sportowych. Po pierwsze, utrzymałyśmy się z Polonią w ekstraklasie, grając w playoffach z Gdynią odpadłyśmy na pierwszym etapie. Po drugie, właśnie w efekcie tego, że przegrałyśmy z Gdynią, zostałam poproszona o przejście o zmianę barw klubowych. No to była bardzo, bardzo trudna decyzja. Musiałam porozmawiać z moim mężem, który się na mnie popatrzył jak na wariatkę. Później z moją mamą, która powiedziała: no idź, przecież są Mistrzostwa Europy. Jak nie pojedziesz, nie przejdziesz do Gdyni, to raczej trudno ci będzie pojechać na Mistrzostwa Europy. No ja powiedziałam, że muszę jeszcze porozmawiać z dziewczynami. Weszłyśmy do szatni, powiedziałam im, jaka jest sytuacja. I to było bardzo miłe, bo to też świadczyło o tym, jakim jesteśmy zespołem, bo one powiedziały: Kasia, ty już swoje tutaj zrobiłaś, już się utrzymałyśmy w ekstraklasie, teraz walcz o więcej, bo jakby jesteś tego warta. No w efekcie tych wszystkich zmian i późniejszych treningów udało mi się, i złamanego kręgosłupa jeszcze w czasie meczu gwiazd, udało mi się pojechać na Mistrzostwa Europy, które były w Polsce, więc daleko nie jechałyśmy. I zdobyłyśmy Mistrzostwo Europy, także jednego roku z Gdynią zdobyłam złoty medal Mistrzostw Polski, za chwilę złoty medal Mistrzostw Europy. No i to był tak naprawdę mój ostatni sezon, zdaje się, w którym grałam. Nie, jeszcze ostatni, jeszcze później był 99-2000, przedostatni, tak. Jesienią 2000 roku okazało się, że zespół Polonii nie zagra w Ekstraklasie, nie zostałyśmy zgłoszone do rozgrywek, pomimo tego, że utrzymałyśmy się w lidze, grałyśmy w barażach, chyba w Starachowicach, próbujemy do tego dojść, bo ostatnio rozmawiałyśmy na ten temat. Było nam ciężko było się tam utrzymać, to było naprawdę, i do ostatniego meczu nie było wiadomo. Ja pamiętam, że wpadłam na pomysł, że zadzwonię do znajomej wróżki. No więc wszystkie przy tym telefonie siedziałyśmy, ja do niej zadzwoniłam, ona tam wyciągnęła te swoje karty, no i pytałam się jej, czy my wygramy te mecze i czy utrzymamy się w Ekstraklasie, więc ona powiedziała wtedy, że i owszem, wygramy, ale nie będziemy grały. Mogę podać adres tej wróżki, jak coś, bo ktoś miał potrzeby. No rzeczywiście tak się stało, ponieważ no, my byłyśmy bardzo rozgoryczone, bo wiecie, jak już człowiek zrobi wszystko, co może zrobić i da z siebie wszystko, i ten poprzedni sezon był bardzo trudny, bo my tutaj pomieszkiwałyśmy, Kasia Wencel mieszkała w pustostanie, w mieszkaniu, które nie było zamieszkałe, po to, żeby móc trenować w Polonii. Żywiłyśmy się tutaj razem, jakoś starałyśmy się wspierać, żeby tylko móc grać. No i raptem okazało się, że tak naprawdę za naszymi plecami zespół został wycofany. Myślę, że gdyby ktoś wtedy wiedział, że na tak długo to wszystko zniknie, to by się jeszcze zastanowił głębiej. Z tych 14 sezonów, które rozegrałam w Polonii, dwa rozegrałam jako grający trener już po roku 2011, w czasie odbudowy Polonii. No to trudny generalnie czas, ale też bardzo, bardzo ciekawy i
dający dużo do przemyślenia i dużo, dużo wiedzy. Było też bardzo dużo bardzo miłych chwil, które bardzo mile zawsze będę wspominała i też mam poczucie, że jestem częścią tego, czy też początkiem tego, czy prawie początkiem tego, co jest teraz, czyli powrotu Polonii do Ekstraklasy. Takim wydarzeniem, które warte jest odnotowania, to jest to, że wzięłam udział w meczu, w którym jako zawodniczka, w którym moją przeciwniczką była moja własna córka Hania. No to było mega wydarzenie, bo wiecie, no dziecko to zawsze dziecko, zawsze się traktuje, że dziecko jest małe, dziecko jest, no dziecko się wspiera, a nie tłucze się z nim, tak, na boisku, chyba że w zabawie. No ten mecz miał trochę dramatyczny przebieg, bo na początku wygrywałyśmy, później zdaje się, tak, chyba wygrywałyśmy, później było gorzej, później właśnie zostałam uderzona w łuk brwiowy. No musiałam zejść z boiska, no i tak naprawdę sama nie wiem, jak to się stało. Dziękuję panom sędziom i paniom, którzy wtedy byli, bo ta rana rzeczywiście była bardzo duża, to była rana na 13 szwów. Ja powiedziałam, dobra, zaklejamy, tak tutaj ten, no więc miałam tutaj zaklejony na plastry ten łuk brwiowy, chusteczkę za biustonoszem pod koszulką i mówię, dobra, wchodzę, bo tak naprawdę okazało się, że ten mój powrót na boisko był taką motywacją dla dziewczyn do tego, że jednak wygramy ten mecz. I rzeczywiście tak się stało. Ja tam biegałam, nie za bardzo można zrobić, jak ciągle musiałam się skupiać na tym, żeby wycierać krew, bo ona jednak ciekła, więc i żeby biegać tak, żeby sędziowie przy stoliku i sędziowie jakcykolwiek na boisku nie widzieli mnie, że mi ta krew leci. Ja myślę, że widzieli naprawdę, no fajnie, że mnie nie zdjęli. Bardzo ważną rolę na Polonii pełnili kibice. Ja pamiętam z czasów, kiedy grałam na Polonii, kiedy było tak, że wpierw był mecz piłki nożnej, później był mecz koszykówki kobiet, a na koniec koszykówki mężczyzn. Nie wiem, kto układał ten grafik, ale to było genialne rozwiązanie. I my to po prostu czuliśmy się jak jedna wielka rodzina, dlatego że kibice ze stadionu przychodzili, już byli na naszej rozgrzewce, a później czekali na mecz. Oczywiście to też były takie czasy, że oni coraz gorzej chodzili, że już ze stadionu wychodzili słabo i tak było coraz, ale kibicowali wspaniale i wydaje mi się, że wtedy nie było tego podziału na tych kibiców piłkarskich, czy kibiców w ogóle dyscyplin, tylko to byli kibice Polonii, którzy przychodzili oglądać zawodników czy zawodniczki Polonii. Teraz patrząc na to, co się dzieje, to jest taki powrót. Szczególnie na Polonii to było widać, tak? Bo teraz na tej dużej hali jest trochę tej przestrzeni więcej, ale ja myślę, że to wrażenie, jakie daje taka ilość krzyczących gardeł, daje wielką siłę. Ja mam też takie zdjęcie mojej mamy, gdzie ona gra mecz koszykówki na świeżym powietrzu, gdzie są trybuny, olbrzymie trybuny. Są po jednej stronie, ale naprawdę tam są kilka tysięcy osób na pewno na świeżym powietrzu w latach 50., więc to jest moje marzenie, żeby na koszykówkę przychodziło tak wielu kibiców, żeby to znowu stała się dyscyplina, no przynajmniej tak popularna jak piłka siatkowa. To takie moje prywatne marzenie, więc zapraszam wszystkich do kibicowania, a szczególnie do kibicowania drużynie Polonii, która jest w Ekstraklasie teraz.